3 grudnia to wyjątkowa data. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Radosław Witkowski odwiedził podopiecznych Stowarzyszenia Razem. To jest dobra okazja, żeby życzyć osobom niepełnosprawnym odwagi i wiary w pokonywanie własnych słabości, w sięgania i realizowania własnych celów. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Razem to jedna z wielu radomskich organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Organizacja pozarządowa ma taką rolę, żeby zaopiekować się tymi osobami niepełnosprawnymi. Od małego dziecka do dorosłości. Rolą jest głównie jakby wspomagać też rodzinę, bo to jest bardzo ważne. Kiedy rodzi się małe dziecko i okazuje się, że jest niepełnosprawne, jest to bardzo ważna sprawa, żeby rodzina już dostała tą pomoc. I my jako organizacja pozarządowa chcemy właśnie tak w ten sposób działać. Nie tylko pomagamy tej osobie niepełnosprawnej, ale całej rodzinie. Stowarzyszenie prowadzi m.in. przedszkole, środowiskowy dom samopomocy, w którym w kilku pracowniach prowadzona jest terapia zajęciowa. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dobra okazja, żeby podziękować serdecznie wszystkim organizacjom pozarządowym, które w naszym mieście zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że wspólnie możemy tworzyć dobry klimat i jednolity front do tego, aby pokonywać bariery, które w swoim życiu napotykają osoby niepełnosprawne.